Analiza partii Rafała z Szachusiem w symultanie. Na dzień dobry, już pierwszy ząg, okazuje się, że muszę grać czarnymi. Ja tego strasznie nie lubię. Ja zawsze lubię grać białymi, ponieważ białymi się atakuje. Białe mają przewagę na dzień dobry tego, że wykonuję jako pierwszy ruch, czyli jak gdyby mają jedną figurę w ataku więcej. Zwykle też białymi gra się jakiś gambit, czyli poświęca się pionka za dodatkowy ruch, czyli dodatkową figurę więcej. Więc y, tak naprawdę w, w ciągu kilku pierwszych ruchów białe nagle dysponują y, ogromnym atakiem, mając dwie figury wyprowadzone więcej. I czarne y, jedyne co mogą zrobić to się rozpaczliwie bronić, starając się wytrzymać jak najdłużej. Kiedy przewaga białych już nie będzie tak istotna, bo białe, w czasie rozwijania swojego ataku, mogą zmarnować jakiś ruch, popełnić jakiś błąd, zrobić gdzieś jakąś lukę. Także czarne będą mogły przejść do kontrataku i szanse się wyrównają. Nie lubię czarnych, nie lubię się nimi bronić. Ja tutaj je dostałem, no trudno. no Musimy jakoś, jakoś działać. No i pan Szachuś jedzie standardowo sprzed Hetmana. Ja nie bardzo wiem, co mam zrobić. Pojechałem też przed Hetmana, bo nie znam innego lepszego posunięcia. I teraz już wiem, że pan szachuś zastosuje gambit hetmański. I myślę sobie, bardzo niedobrze. Dlatego, że szachuś idealnie zna gambit hetmański, nieraz nam go pokazywał. Na wszystkie możliwe sposoby, zna wiele, wszystkie warianty, jakieś tam obrony słowiańskie, takie, owakie. No w zasadzie nie, nie mam szansy po prostu. Więc muszę zrobić coś głupiego, zagrać jakoś inaczej, po mojemu, na głowę. I pomyślałem sobie, to ja zamiast bawić się w te ograne warianty gambitu hetmańskiego, to jak gdyby oleję tam sprawę, a y, standardowo zajmę się wyprowadzaniem własnych figur. Ja zbuduję takim y, to fianceto dla, dla gońca i zrobię rozszadę na stronę królewską. No, i właśnie tak zacząłem robić. Tutaj szachuć gambit hetmański. Pomyślałem sobie, dobra, ja nic nie robię w, tym, yy, w tą stronę. Robię po mojemu. Benz, no dobrze, już ma yy, szachuś centrum, zajęte pionowe. Yy, I teraz tak. Dlaczego pojechałem yy, skoczkiem? Czyli wypradzam dodatkową figurę. Przecież mogłem zbić tego pionka hetmanem. Pomyślałem sobie, że zbicie nie ma sensu, dlatego że jeżeli je odbiję pionka hetmanem, to szachuś wyprowadzi natychmiast następnego skoczka, od razu z atakiem. Eee, ja będę musiał się tym hetmanem wycofać, tracąc kolejny ruch, czyli jeszcze bardziej pogarszając swoją pozycję, a ten pionek i tak mi nie ucieknie, dlatego taki dwa zdwojone pionki to jest dosyć problematyczne. Eee, zobaczymy co, co, co będzie, pomyślałem sobie. No i rzeczywiście, mm, mm, szachuś wyprowadza figury, ja postanowię zabezpieczyć króla, Czachuć buduje bardzo silne centrum pionowe, i teraz tak, ja jestem w takiej sytuacji dosyć paskudnej. Dlatego, że całe moje skrzydło hetmańskie jest uziemione. Nie mam jak wyprowadzić skoczka, yy, nie mam jak wyprowadzić gońca białopolowego. Co za tym idzie, wieża jest również nieruchoma. Całe skrzydło jest po prostu od razu odcięte. Więc myślałem, sobie dobrze, no to yy, ja będę musiał trochę jakoś uszczknąć to yy, pionowe centrum szachusia, przy okazji wyprowadzając skoczka w to miejsce. No i tak właśnie przeatakowałem, wyprowadziłem skoczka zadowolony, prawda, do następnego ruchu szachusia. I teraz sobie pomyślałem, no niedobrze, dlatego że ja nie mam dobrego odejścia tym skoczkiem. No, gdzie nie stanę, będę miał problem. Stanąć na bandzie to w ogóle tragedia no muszę się przyznać do porażki i wrócić tym skoczkiem e, i zaplanować coś innego i tutaj taka dygresja mianowicie ja e, oglądam e, może nie z zapartym tchem ale bardzo chętnie oglądam zawsze mm, szachusia e, speedrun teraz już jest 4-0 ja pamiętam, że ja oglądam od, od, od 1-0 te speedruny i Takiej jednej rzeczy się nauczyłem w tych speedranach. Mianowicie ja wcześniej lubiłem sobie zaplanować jakiś atak i trzymałem się dosyć ściśle tego mojego planu. No chyba, że sytuacja nasza się wywróciła całkowicie, że już żadne modyfikacje tego mojego ataku nie miały sensu i wtedy dopiero musiałem od niego odstąpić i wymyślać coś innego. Natomiast obserwując te gry szachusia, zorientowałem się, że on się nigdy nie trzyma ściśle swojego planu, który sobie wymyślił, jest po prostu naprawdę elastyczny. Jeżeli tworzę jakiś plan i wykonuję jakiś ruch, ale przeciwnik robi jakiś kontruch przeszkadzający, to szachuś natychmiast znajduje jakiś inny pomysł, jakiś inny plan, inne uderzenie w zupełnie innym miejscu, bez żalu porzuca ten swój wypracowany plan. Jest elastyczny i pomyślałem sobie, dobrze. Ja muszę też tak działać. Nie ma się co przywiązywać do swojego planu, tylko trzeba być człowiekiem elastycznym w tym momencie. Ja muszę wrócić tym moim skoczkiem, przyznać się do porażki ja sobie tego mojego czarnopolowego skoczka potem ustawię na polu D7. To będzie dla niego takie dosyć dobre pole. A przy okazji wyprowadzę w ten sposób y, zaraz sobie gońca białopolowego na pole B7. Y, dzięki temu y, ten goniec białopolowy będzie jak gdyby z drugiej strony uderzał. Z jednej strony czarnopolowy, z drugiej strony białopolowy. Y, będą uderzały na centrum szachusia. I pomyślałem sobie, że przy okazji ja przyblokuję skoczka szachusiowego, żeby on mi tutaj nie wskoczył nie zrobił, nie zrobił mi kłopotu więc najpierw wycofałem skoczka swojego i pierwszy ruch to jest przyblokowanie skoczka szachusia i pomyślałem że ja jeszcze przyblokuję mu białopolowego gońca tym właśnie ruchem na B5 i teraz te, te, te dwa moje piątki dosyć mocno przyhamowały figury szachusia na skrzydle hetmańskim a ja wreszcie uzyskałem troszkę przestrzeni, trochę oddechu, żeby móc wprowadzić moje figury do akcji. No i tak zacząłem robić. Najpierw yy, wyprowadziłem gońca właśnie na to, takie fiancetto, prawda? z drugiej strony i skoczka w to miejsce, gdzie chciałem. I pomyślałem sobie, dobrze, to teraz dzięki temu, że te dwa moje piątki na linii A i B, A i B sparaliżowały białopolowego gońca szachusia, to moja wieża bezpiecznie będzie mogła stanąć z linii F na linii E, i ja pionkiem z E ruszę do ataku, rozbijając centrum pionowe szachusia. Tak dosyć aktywnie pomyślałem sobie, że ruszę do tego ataku. Szachuś oczywiście zajął wolną linię, i tutaj taki jakiś zrobił ruch wyczekujący, pewnie jest świetnie przygotowany, prawda? Ma zajęte centrum, wyprowadzone wszystkie figury, a ja zgnieciony na tych trzech liniach, prawda? Ale, no, takie zgniecenie nie jest zgnieceniem, jestem co prawda, które tak, jest ściśnięte, ale jak ściśnięte jak sprężyna, więc ja się teraz zaraz rozprężę. I Bach! Pomyślałem sobie, że to jest świetny ruch atakujący, dlatego że y, tego mojego pionka atakują dwie figury szachusia, a moje dwie figury bronią, więc y, w ten sposób wymuszę y, na jego gońcu czarnopolowym odejście. Zong, o, Nie pomyślałem o biciu w przelocie. Ja. Nie, nie, nie wiedzieć, czemu to mi umknęło. Po prostu, pewnie dlatego, że to jest dosyć rzadko stosowana sprawa: to bicie w przelocie. No, i teraz tak myślę sobie: no, mogę odbić wieżą, ale to nie ma sensu, bo wieżę będę ją ustawianą wysoko. Podczas kiedy w powietrzu lata tyle lekkich figur, za chwilę ta moja wieża będzie pod atakiem, no, będę musiał ją wycofać, to będzie ruch zmarnowany. A jeżeli ja odbiję pionkiem, to co prawda będę miał takiego wrednego izolaka, ale on będzie stał na drodze pionka szachusia. Więc odbiłem pionkiem. I szachuś, oczywiście, standardowo znowuż przeatakował. No i teraz myślę sobie tak: no dobrze, no jestem zgnieciony, jestem w niefajnej sytuacji. Ja bym chciał wymienić lekkie figury, przynajmniej jedną. To wtedy ta moja taka ściśniona pozycja przestanie być taka ściśniona, te figury przestaną się wzajemnie o siebie potykać, będę miał trochę więcej miejsca do manewrów, to będzie trochę luźniej. No ale najpierw muszę przestawić się, czyli pomyślałem sobie, dobrze, wymieńmy skoczki. A Szachuś oczywiście bardzo sprytnie nie chce wymienić skoczków, wprowadza go również jeszcze głębiej do centrum, do ataku. No i sobie teraz, no niedobrze, bo tutaj. Ten skoczek ewidentnie szykuje się do stanięcia na polu D6, gdzie z widłami zaatakuje mi i wieżę, i mojego gońca, i yy, będę miał problem z obroną jednego i drugiego, będę się po prostu coraz bardziej musiał cofać do obrony, coraz bardziej cofać, a, a jestem już w zasadzie zgnieciony przy ścianie, więc no, nie można się tak cofać, nie można tego dopuścić. Ja spowoduję, że ten jego ruch na pole D6 będzie bezsensowny, po prostu ucieknę mu od razu wieżą. Przy okazji zajmując ją wolną linię, i tak też zrobiłem. E, więc Szachuś zmodyfikował swój pomysł, prawda? Zaatakował inaczej. Teraz sobie myślę: o, znowu chce mi zaatakować tym razem pionka E6, prawda? Z kolejnymi widełkami, e, ale ja wykorzystam tutaj e, to, że jego e, skoczek. Na polu g5 jest broniony tylko przez skoczka na polu e4. I ja zbiję mu tego skoczka na e4, a potem odbiję drugiego skoczka. Bo już będzie niebroniony i będę miał figurę więcej. Eee, tyle tylko, że teraz jest zagrożenie. Eee, ten mój pionek musi zostać obroniony, prawda, żeby nie była ataku. I pomyślałem sobie, że takim fajniejszym ruchem bo już tak sobie planuję, że jeżeli ja odbiję Hetmanem tego jego skoczka na skoczka szachusia na polu G5, to ten Hetman jest w takiej fajnej pozycji do ataku na króla. Jeżeli ja tam będę miał odpowiednio wprowadzonego jeszcze skoczka, to będę w idealnej pozycji. No i trochę jak widać zajęło mi myślenie, bo ile to? No, minutę myślałem nad tym ruchem. Ale ustawiłem skoczka w idealnej pozycji. Ten skoczek jest przygotowany do ataku na pozycję króla i jednocześnie broni tego mojego pionka z daleka. Eee, szachuś podsunął kolejną figurę i teraz tak. Ja zaatakowałem skoczka, szachuś odbił, ja zaatakowałem drugiego skoczka. Cieszę się, bo y, mam figurę, y, figurę do przodu. Czyli z tej. Takiej mm, kiepskiej sytuacji na początku, kiedy szachuś miał przewagę pionka. ja doprowadziłem do tego, że po prostu teraz ja odbiłem mu figurę, więc jestem zadowolony z życia. A przy okazji, wyprowadziłem atak na jego króla, co spowoduje, że on się teraz będzie musiał zacząć jakoś brodzić. Tutaj nie zauważyłem świetnego ruchu, który miał szachuś. Mianowicie szachusz teraz swoim białopolowym gońcem może spokojnie zbić moją wieżę yy, z pola A8. Ten goniec nadal broni pionka przed królem, więc nie ma żadnego mata, a ja nie mam wieży. I ja, jeżeli nawet odbiję tego gońca, to w tym momencie szachusz sobie hetmana wprowadzi na przykład na pole F3 i, yy, albo na pole nawet yy, G4 i ja będę miał straszny problem, dlatego że no będziemy musieli wymienić hetmany bo inaczej będę miał kłopoty a jeżeli odejdę tym moim hetmanem no to sytuacja nie, nie, nie polepszy mi się więc rzeczywiście to bicie białopolowym gońcem mojej wieży po prostu rozwalało mi wszystko na szczęście Szachusz tego nie zauważył i wprowadził kolejną figurę do obrony swojego króla czyli stanął ja sobie myślę teraz to jest nie najlepszy ruch <laughs> Dlatego, że ta wieża w następnym ruchu zapewne stanie na polu G3, żeby zagrozić mojemu hetmanowi, ale to mi daje czas na to, żeby yy, jakoś się sensownie wycofać. I tutaj <laughs> zamiast po prostu cofnąć się tą wieżą z pozycji A8, nie wiem, czy może stanąć nią na yy, linii C, żeby wymienić wieżę, może cokolwiek zrobić bo przecież mam przewagę figury, więc teraz wymiana figur byłaby w moim interesie, to ja nie wiedzieć czemu wymyśliłem jakąś taki taki karkołomny dosyć ruch, mianowicie cofnąłem się skoczkiem, który był bardzo dobrze ustawiony, on tam przecież atakuje króla, jeżeli ruszy się pionek sprzed króla z G2 na G3 atakując skoczkiem, no to skoczek zbije pionka na H3 z szachem, więc też będzie dobrze. No, więc zamiast nie ruszać tego świetnie ustawionego skoczka, to ja pomyślałem sobie, że ja go wycofam, jednocześnie tak, że on zasłoni moją wieżę, e, czyli odpadnie mi to zagrożenie. No i tak też zrobiłem. I jak widać tutaj na termometrze, od razu, prawda, moja pozycja się pogorszyła, no ale e, taka sytuacja. No i oczywiście wieża weszła, i teraz tak, kolejna dygresja. Mianowicie, ja yy, praktycznie nie gram yy, w szachy online. Ja mam własną, taką dużą, fajną yy, szachownicę turniejową z odpowiednimi, dużymi bierkami i gram sobie zwykle z jakimś przyjacielem przez WhatsApp'a. Więc wygląda to tak, że każdy z nas ma jakąś swoją szachownicę, rozkłada bierki i słysząc, yy, jakie są wykonywane posunięcia, układa te bierki na szachownicy. Robię to specjalnie, dlatego że ja chcę. W ten sposób przygotowywać się w przyszłości do gry turniejowej. Czyli ja już chcę odruchowo wiedzieć, jak się patrzy na dużą szachownicę, jak się rusza dużymi bierkami, bo to jest coś zupełnie innego niż patrzenie na mały ekranik, na którym tam myszką się coś klika. A, 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 a może się czasem i klika. Yy, I dlatego jestem przyzwyczajony takiej dużej szachownicy yy, turniejowej. No i te rozgrywki, które prowadzę sobie z kolegami, no tak trwają zwykle około godziny czasem krócej, jeżeli uda mi się jakiś fajny atak matujący zrobić szybko, czasem dłużej, jeżeli przechodzimy do jakiejś długiej, nudnej końcówki. Ale godzina czasu na grę to oznacza mniej więcej pół godziny czasu na myślenie dla każdego z graczy. I oczywiście to jest tak, że są ruchy, nad którymi się praktycznie nie myśli, to się wykonuje w ciągu kilku, kilkunastu sekund, ale są takie momenty w czasie gry, zwykle jeden, czasem dwa, czasem można i trzy, ale zwykle na pewno co najmniej jeden, gdzie to jest taki moment decydujący o wszystkim, gdzie trzeba dokładnie przemyśleć, jak będzie się atakowało yy, z różnymi wariantami. Czy będzie się atakowało w lewą stronę, w prawą stronę na środku, czy z poświęceniem, czy tak, czy owak, z policzeniem kilku ruchów naprzód każdej z tych sytuacji, jak się ustawić, jak na przykład. Nie wiem, czy może najpierw zrobić jakiś taki pozorny atak, wyprzedzający, żeby figura przeciwnika ustawiła się w korzystnym dla mnie miejscu, albo poświęcić jakiegoś pionka, żeby odciągnąć jedną z figur, które bronią króla. Jednym słowem, muszę zaplanować cały atak i no, przemyślenie tego zaplanowania zabiera mi tak zwykle około 10 minut. No, trochę wolno, może, myślę. I yy, dlatego, jeżeli muszę grać i cała gra ma mi zająć 10 minut, to ja mam strasznie mało czasu na myślenie. Nie ma czasu tutaj na kombinowanie, trzeba w zasadzie jeździć intuicyjnie. No i ja patrzę tutaj, zostały mi tam 4 minuty, prawda? Yy, na zegarze. I gdybym pomyślał, gdybym przemyślał. To ja bym teraz chętnie wymienił hetmany z szachusiem, czyli na przykład stanął albo na polu, moim hetmanem na polu F4, albo bym się wycofał grzecznie na pole na przykład E7. Wymyśliłbym w każdym razie jakiś, jakiś dalszy ciąg mojej gry, ale ponieważ mam bardzo mało czasu, więc w ciągu tych kilkunastu sekund, bo przecież dopiero jesteśmy w połowie rozgrywki, gdzie, gdzie tam daleko do końcówki, a tu już zużyłem większość czasu. No, to nie przemyślałem sytuacji i po prostu zrobiłem głupotę. Pojechałem hetmanem, po prostu nim odjechałem, wycofując się. No i szachuś, oczywiście, wprowadził swojego hetmana do akcji. Teraz ja sobie myślę tak: nie jest dobrze. Szachuś przeszedł do kontraataku. Jego figury świetnie uderzają w pozycję mojego króla, zwłaszcza w pionka na, na, na polu G6. No tutaj rzeczywiście może wykonać jakieś poświęcenie i rozbije, zdmuchnie mi tą obronę mojego króla i zaraz się okaże, że co z tego, że ja tam mam figurę więcej, jak te moje skoczki są daleko po prostu od y, miejsca walki w tej chwili. Są absolutnie bezużyteczne. E, a tutaj się okaże, że zaraz dostanę jakieś bęcki, dostanę jakiegoś mata i tyle z tego wszystkiego będzie. Więc pomyślałem sobie, no niedobrze. E, muszę jakoś y, y, uprzedzić ten atak szachusia. No, i znowu, w ciągu paru sekund wymyśliłem, że wprowadzę wieżę. Także zagrożę Hetmanowi, a jednocześnie zagrożę jakiejś innej figurze, i tam dojdzie do jakichś wymian. A w każdym razie dojdzie na pewno do yy, zahamowania tego ataku szachusia. No, i oczywiście, pojechałem wieżą. Jak widać na, na termometrze z boku szachownicy, to, to zmieniło wszystko. Po prostu był głupi ruch, ponieważ nie zauważyłem prostej taktyki. No i w tym momencie gra jest w zasadzie rozstrzygnięta. Szachuś zbił mi pionka, który bronił mojego skoczka, dał mi szacha. Ja muszę się odsunąć kulem bo nie mam możliwości zasłonięcia się, nie mam w zasadzie tutaj żadnej lepszej rzeczy, jak cofnąć się. Tracę skoczka i całą moją przewagę diabli biorą i szachuś ma przewagę dwóch pionków. Więc no sobie, no to teraz jest jeszcze gorzej, bo y, zaraz on Hetmanem zbije moją wieżę na A8. Ja odbiję Hetmanem, on odbije gońcem i, i tyle będzie, że po prostu jeszcze dodatkowo będę bez wieży, no to już w ogóle będzie pozamiatane, więc ratujmy wieżę, prawda, ustawmy ją na wolnej linii. E, Szachuś oczywiście cały czas y, atakuje i polczęs dobrze to ja doprowadzę do wymiany hetmanów, grożąc y, jakimś atakiem mojej figury, że tutaj mam widełki, więc najpierw oczywiście zbiłem gońca y, i tutaj zaatakowałem kolejną figurę, Wy, nastąpiła wymiana hetmanów. I teraz sobie myślę tak, szachuś ma przewagę dwóch pionków, ale ten jego jeden wysunięty pionek jest praktycznie nie do obrony. Nawet jeżeli to będzie kosztem wymiany jakichś figur, to ja mu zdmuchnę tego pionka, ale żeby to zrobić, no to muszę podciągnąć króla. No więc zasuwam tym moim królem nieszczęsny, prawda? Musiałem usunąć skoczka z drogi, no i nie znalazłem lepszego pola jak, jak to, takie z atakiem na wieżę przy okazji, że, że robię ruch, który wy, wy, wymusza coś na szachusiu. I w tym momencie, prawda, kolejny ząg, bo okazuje się, że moja wieża jest podbiciem. Ja nie mam gdzie usunąć tej wieży. Nie mogę pchać do przodu, bo ją stracę. Nie mogę się cofnąć, bo dostanę widełki od piątka. No więc jedyne co, to mogę nią jeździć na czwartej linii. No więc, a czwarta linia jest tak idealnie pod że jedno, jedyne pole, na którym mogę wieżę postawić jest tutaj. No i koniec końców pomyślałem sobie tak, jeżeli ja tą wieżę oddam za gońca szachusia, to przy okazji mu zdwoje tej jego pionki, czyli co z tego, że on ma przewagę yy, dwóch pionków, jeżeli ja odbiję tego jednego pionka, tego wysuniętego, a tamte będą zdwojone, no to tak jego przewaga zostaje zniwelowana, będzie ma tylko przewagę jakości. No i tak się zafiksowałem na tym, że, że, że ja zbijam tego jego gońca, że już umyślę, prawda, jak gdyby ten jego goniec przestał istnieć, no tym bardziej, że została mi minuta gry, więc działałem szybko, prawda. Yy, no, i zbiłem pionka, jak gdyby nie przewidując, znaczy myśląc, że tego gońca już nie ma, bo sobie to zaplanowałem, prawda? Oczywiście nie wykonałem tych ruchów, no i w tym momencie też było pozamiatane. Bo Benz i jest kaplica, <totrzę> także tutaj już jest gara rozstrzygnięta, nie ma, nie ma co zbierać. Jeszcze wykonałem jeden ruch, prawda? No i to już się poddałem. Także to taka moja analiza.